Za wszystkie te modyfikacje, które tutaj widzicie, trzeba niestety włożyć grubo ponad 100 tysięcy euro netto. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy prawdziwą ikonę motoryzacji G63. Ale nie będzie to standardowe G63, tylko w wersji Performaster w pełnym pakiecie. Czegoś takiego jeszcze na rynku polskim na pewno nie widzieliście, ponieważ jest to pierwszy taki pakiet budowany w Pachura Moto Center. Dla porównania mamy tutaj standardową G63, która również przejdzie wkrótce metamorfozę. Teraz szybko opowiem Wam, z czego składa się ten pakiet. Oczywiście każdy element, który tutaj widzicie, jest wykonany z karbonu, więc nie będę Wam o tym ciągle przypominał. Mamy kompletny nowy zderzak, nową nakładkę na maskę, nowe poszerzenia. Warto dodać, że ten samochód jest o 10 cm szerszy od standardowej G-klasy i z tego co się orientuję, jest to najszerszy pakiet, jaki w tym momencie możecie dostać do G-klasy, ale nie jest wcale wulgarny, bo naprawdę wygląda bardzo schludnie i bardzo ekskluzywnie. Mamy nowy karbonowy light bar. Tego nie widzieliście wcześniej w niebieskiej G-klasie. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądała modyfikacja tej niebieskiej. Zapraszam Was z drugiej strony. Tutaj mamy sporo też fajnych rzeczy. Tradycyjnie nowe koła, 23-calowe, bardzo fajne, oczywiście kute. Z przodu o rozmiarze 295, z tyłu aż 335. Warto dodać, że niewielu producentów daje taką możliwość, że w G63 z przodu mamy węższe opony, z tyłu mamy szersze. Dalej z boku piękny karbonowy nowy próg, który przykrywa nam standardowy. Niesamowicie to wygląda. I tutaj mamy prawdziwą perełkę, ponieważ jak zwykle wydech Akrapowicza, ale w limitowanej serii Akrapowicz Black Edition. Tych układów wydechowych na świecie powstało tylko 50 do sprzedaży. Warto dodać, że 10% z całej sprzedaży światowej zrobiliśmy właśnie w Pachura Moto Center i 5 układów wydechowych przeszło tak gdyby przez nasze ręce. Nie wszystkie trafiły na rynek polski, ponieważ w Polsce są tylko 3 takie układy wydechowe, ale robimy jeszcze 2 auta, które trafią na rynek niemiecki, również z tym układem wydechowym. Udało nam się od importera z Niemiec sprzedać te układy wydechowe. Z tyłu również zaszło sporo zmian. Bardzo fajny, masywny tylny zderzak i tego wcześniej nie było. Nowa lotka, bardzo fajna. Tego niestety wcześniej nie mieliśmy w niebieskim egzemplarzu z tego względu, że właściciel miał za niski garaż i nie wchodziło mu to do garażu, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na dodatkowe elementy na dachu. Tutaj mamy light bar i mamy lotkę bardzo fajną, nadaje takiego sportowego charakteru i w mojej ocenie bardzo fajnie komponuje się z całym pakietem. Wiem, że dla wielu może być to troszeczkę kontrowersyjne, ale ta G-klasa również została obniżona. Mamy tu specjalne sprężyny przystosowane do tego auta od Performaster, gdzie z przodu mamy auto niższe o 35 mm, z tyłu o 30. Tutaj dla porównania możecie zobaczyć, jak wygląda standardowe G63. Tutaj jak wygląda G63 od Performastera z nowym kołem, z nowym zawieszeniem i z nowymi poszerzeniami. Oczywiście, jak to bywa w Pachura Moto Center, nie mielibyśmy sobą, gdybyśmy nie podwyższyli mocy. W szarej macie ponad 800 koni, 805 dokładnie, i ponad 1000 Nm w granicach 1020-1050 Nm. To auto w tym momencie przyspiesza do setki poniżej 3,7 sekundy, 3,65 w takich okolicach udaje nam się uzyskać przyspieszenie do 100 km na godzinę. Dodatkowo to auto ma usunięty ogranicznik prędkości, możemy pędzić ponad 270 na godzinę, co wieście mi w G-klasie robi niesamowite wrażenie. Standardowa natomiast G-klasa ma 585 koni, 4,5 do setki i ograniczenie prędkości standardowo na 220 km na godzinę. Ostatnim elementem, który zostanie dodany do szarej G-klasy, jest taka obwódka karbonowa na przednie kierunkowskazy. Tutaj w tej czarnej już to mamy zamontowane, w tej za chwilę będzie to wymieniane i auto trafi do klienta. Naprawdę pięknie dopełnia to cały ten pakiet wizualny od Performastera. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podoba ten pakiet, bo w mojej ocenie jest bardzo potężny, ale naprawdę fajnie ubiera to auto.
Co warto dodać, mamy możliwość wrócenia w razie czego z powrotem do seryjnej G-klasy, gdyby ktoś chciał sobie sprzedać to auto. Te wszystkie elementy są demontowalne, one są montowane na standardowe otwory, więc możemy sobie w 100% zmienić ten samochód, pocieszyć się nim na przykład kilka lat i później wrócić do standardowej G-klasy. Ostatnią ciekawostką na temat tej G-klasy jest cena tych wszystkich modyfikacji, ponieważ za wszystkie te modyfikacje, które tutaj widzicie, trzeba niestety włożyć grubo ponad 100 tysięcy euro netto, czyli przy obecnym kursie w przeliczeniu na Polskę będzie to grubo ponad 500 000 złotych. Może dojdziemy przy obecnym kursie euro do 600 tysięcy, więc za to można sobie kupić S-klasę, na przykład Mercedesa, może nie w jakiejś super wersji, ale już też nie w najbiedniejszej, bo cena standardowej S-ki zaczyna się w tym momencie od 450 tysięcy złotych. Dodatkowo w tym aucie zadbaliśmy również o wnętrze. Możecie tutaj zobaczyć, że mamy gwieździste niebo, tak jak to często bywa w Rolls-Royce'ach, ponieważ nasz klient również zażyczył sobie taką opcję. Więc spełniliśmy jego życzenie. Możemy tutaj sobie puszczać meteoryty. Całkiem fajny bajerek, jak ktoś lubi. Dodatkowo oczywiście możemy sobie zmieniać kolory w aplikacji. Tak widzicie, w tym momencie mamy takie czerwone, fioletowe, zielone. Każdy znajdzie coś standardowo białe. Każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. No i jeszcze opcja tego meteorytu też jest bardzo fajna. Tutaj sobie prędkość mogę regulować i puścić go. O, taki fajny bajer. Dodatkowo może to nawet działać w rytmie muzyki, więc tak jak nam będzie bas uderzał w samochodzie, tak również tutaj będą nam te gwiazdki mrugały. Jak ktoś lubi takie bajery, również takie opcje mamy w Pachura Moto Center. Mam nadzieję, że podobają Wam się takie odcinki, w których pokazujemy, czym różnią się modyfikacje wykonywane w Pachura Moto Center od standardowych samochodów. Jeśli tak, to proszę dajcie nam lajka, zostawcie subskrypcję na naszym kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!